Siema, jestem Piotr, a to jest pojebana gra. Pojebana karcianka, gra ze mną Setu, Raku, Locha i zadymana Grażyna. Człowieku, jak ja będę kombinować z nazwami odcinków, to się załamie. Zadymana Grażyna. Zadymana Grażyna. Dobra, gra ze mną Grażyna. Ja. Co będzie następną zabawką w zestawie Happy Wheel? Happy Meal. I zobaczymy, jaką wybiorą kandydaci. Co będzie następną zabawką w zestawie Happy Meal? Parowóz Tomek? To uczucie, gdy wydaje się, że to tylko beknięcie, a okazuje się dożytek? Łożysko? Czy opryszczka? Dowiedzieć się w następnym odcinku. Dobra, zastanówmy się chwilę. Żeby się dowiedzieć, musisz przejść na telewizję naziemną. A to było dobre, to było dobre z telewizją. Dobra, co bardziej pasuje? Parowóz Tomek. Grażyna, jeden punkt. Tak, tak, Grażyna, call me. W nowym filmie Disney Hannah Montana po raz pierwszy zmaga się z... A może być co? Ja już wiem. Jakby co, lekko pijany jestem? To jest epickie, to jest naprawdę epickie. Jeśli te karty są przetłumaczone z angielskiego na polski, co nie? Lepsze roki ogólnie są. O nie. W moim filmie Disneya Hannah Montana po raz pierwszy zmaga się z kozirodztwem. Kazirodztwem. Kazirodztwo. Kazirodztwo. Cicho, Artur. Kazisetu. Cicho, Artur, ty nie umiesz czytać lepiej. Pierwszy raz zmaga się z zamrażarką pełną organów. Pierwszy raz zmaga się z guzem mózgu i mokrym bąkiem. Chyba mokry bąk wygra, bo sądząc po jego śmiechu. No, wiedziałem. Grażyna, wiedziałem, że on wygra, bo sądząc po twoim śmiechu, no to wiadomo. Istnieje aplikacja, która to robi. Istnieje aplikacja, która to robi. Cicho. Ej, możemy za chwilę zacząć od nowa? Nie. Czekajcie, bo błagam was, bo mi się zwali z komputerem. Nie. Przez te swoje głupie strony, Michał. Nie. Nie. No proszę was. Nie. Wykursowane. Tytuł. Co mnie wydawałaś tej mojej strony? Mojej strony. Ministrani. Dalej, wybieracie? Kurde, piąty odcinek nagrywam z nimi, a się zajebiście gra. Jeszcze jest setu jeszcze. Zajeb seta. Okej. Okay. Challenge accepted. Coś wyjebało? O co tu chodzi? Strajem w to i z powrotem w nieskończoność istnieje aplikacja, która to robi? Tak. Zwód trwający ponad 4 godziny istnieje aplikacja, która to robi? Wyjebało mnie, kurde. I tak 0 punktów miałeś. A co wybrałeś? Dwa smarące. No ja miałem to. O, jest, jest, dobrze odświeżyłem. No dobra, jestem. Dziękuję szybki necie, że szybko odświeżasz. Dzięki Michał, że załatwiłeś mi dwa trojany. Dlatego nie klikaj w ten link. A to było takie fajne. Dziękuję za dwa trojany. Ależ proszę bardzo, mógłbyś powiedzieć. Ależ proszę bardzo. Dobra, już jestem. Dobra, jestem z powrotem. Dzięki Cho za dwa trojany znowu, podziękuję. Co sprowadzę z przyszłości, by przekonać ludzi, że jestem potężnym czarodziejem? Co sprowadzę z przyszłości, by przekonać ludzi, że jestem potężnym czarodziejem? Co tu jest na stole... na stoletnie... Dobra, tutaj budowa, a nie... A, ciąże. Zdymana Grażyna. Ależ proszę bardzo. Dziękuję za dwa trojany, naprawdę, jesteś bardzo miły. Dobrze, mam dobrego antywirusa. Aleś ty hojny. Ale nie, już mi sprawdził, już mi usunął chyba. 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 Chyba tak, chyba nie.
Okej. Okay. Co sprowadza z przyszłości, by przekonać ludzi, że jestem potężnym czarodziejem? Darth Vader. 72 dziewic. Jarosław Kaczyński. I powiedz, co byś wolał? To wszystko z się. Darth Vader najbardziej. No szczególnie ty dziewica. No właśnie. Nie miałem lepszej karty. Wybrał, ale wezmę Darth Vadera. To wygrał, a losiak XD. Ja miałem dziewicę, bo nie miałem lepszej karty. Ja po prostu nie ogarniałem. W sumie to dobra. Możliwe. Co jest moim narkotykiem? Ja czytam. Ja czytam. Mój koń. No, co będzie moim narkotykiem? Wybierzcie. Jeśli ktoś ma piwo, to wygrywa. Ewidentnie. Ja mam bardzo życiowe, słuchajcie. Czekaj, jeśli ktoś ma Carlsberg, to wygrało. No bo ty teraz masz Carlsberga. Tak, nawet 4. Co jest moim narkotykiem? Seks i niespodzianka. Moja pocha. Leczarz. Spróżę się do panu ludzi ten zechłas. Ja ogólnie nie najbardziej normalny, tylko najbardziej co mi to śmieszyło. No. I prawidłowo. Czyli za Dymona Grażyna znowu wygrywa. Tak. No właśnie. Co jest tą zadymaną Grażyną, bo ja nie wiem. Ty. Jeli ludzie lubią. Tamto moje poprzednie by tak pasowało do tego. Kurde, kiepskie karty mam, ale jakoś się uda. Kurde, ogarniać raz, dwa, trzy, cztery. Sprawdzić, czy jest email verification. No dajesz, daj mi coś. Sorry, chwilę? Dobra. Tak słabo, daj coś jeszcze, dorzuć. Wielu ludzi lubią nastoletnie ciąże. Wielu ludzi lubią znajomych... Wydających całą zagrychę? Wyjadających całą zagrychę. To miejsce u mężczyzny Wydających. Między jądrami a odbyć. I kto wygra? Ja. O, nastoletnie ciąże Piotra. No, kurde. Takie rzeczy tylko weże. Mojego nie przeczytałeś. Czytałem. No akceptuj głównie. Ja nie usłyszałem właśnie te trzecie no, twoje, tak? Te trzecie to twoje? Nie, zgody było moje, no. Gdy USA ścigało się ze Związkiem Radzieckim na Księżyc, rząd Meksyku wydał milion pesos na... To jeszcze nie było. No akceptuj. Akceptowałem. A, wymień się, okej. Okay. O, teraz byli chamskie. Tego nie powinno być! Chamskie, ale niech będzie. Dobra. Gdy chamskie. USA ścigało się ze Związkiem Radzieckim na Księżyc, rząd Meksyku wydał milion pesos na młyn pełen trupów, chuja w dupie, zabłąkany włos łonowy. O jest. Wakandy homoseksualne. Czemu nie te drugie? Zabłąkany włos łonowy. Ale seta było najlepsze, możecie to przyznać. Moje było epickie. Kurde. Medycyna alternatywna zaczęła się doceniać właściwości lecznicze. Dajecie. Sorry, ale ja nie ogarniam po tylu napiciach się. Te karty nie są. Na przykład tego. No chujowy są. Okej, okay, medycyna alternatywna zaczęła doceniać właściwości. Dlatego mówiłem, lepiej Loka. Estrogena, biednych ludzi, czy moc Jedi? Nie wiem, chyba biednych ludzi. Nie. Masz rację. To moje. Proszę państwa, czyżby remis z Grażyną? Z zadymaną Grażyną. Byłam na dragach, to zamieniło się w to. Okej. Okay. Tutaj jest taki deal. Okay. Jeśli ktoś włoży, że biali ludzie zamienią się w czarnych ludzi, wygrywa. Okej? Okay? Mhm. A mam co innego. Mam nadzieję, że się uda.
Oby. Wiecie, że nie ogarniam, więc się okaże. Bo już pijany jesteś. Już 4 godziny gadamy. O, no, sporo, kurde. Dopiero siedzimy. Ej, ja lepiej się rozłączam, bo ten Trojan u niego może posłuchiwać. Tak, tak, dobra, już tak, go nie ma. Przebij przy Skype'a może. Okej. Okay. Kiedy byłem na dragach, wieczny smutek zamieniło się w bycie bajecznie pięknym. Twoje wiadomo. Jak poprawiłeś, to twoje. Mazurek na kobiece prawa wyborcze. Babcia na pletek. Co to na pletek? To co masz na plecach, chule. Piloci kamikadze, cinki z ścian. O Jezu, Jezu. Chule, ale wiadomo, jak ktoś poprawi jakąś kartę, to znaczy, że to jego. No właśnie. A nie, że ktoś poprawi na pletek, więc wiesz. Na pletek. Co to jest na pletek? Kto mówi? A kto pyta? Poprawiłeś na pletek? Tak. A Chingis Chan mi się podoba. No i wiadomo, na pletek było moje akurat, bo ja poprawiłem, a wieczny smutek, bycie bajecznie pięknym, ktoś inny poprawił. Prawdopodobnie ta osoba, która poprawiła, była jego. Co to za plama na mojej kanapie? Moje, kurde, moje pole. Mam ten, wręcz wyśmienicą do tego. No. Postarajcie, co mnie może rozśmieszyć, pamiętajcie, kurde. Liczę na was. O. Basen łez martwych dzieci? Cię zobaczy. Co to za plama na mojej kanapie? Blinic w wieku 55 lat. Popuszczenie w majtki. Amatorskie, aborskie albo sperma afrykańskie guzika. Co do tej Britney Spears, to wiecie, że w Somalii ten, żeby odstraszyć piratów, puszczają piosenki Britney Spears? Serio? No. No i to jest tak efektywne, że rzadko co strzelają do piratów. Kurde, Grażyna. najpierw Piotruś pan, potem kto inny, teraz Grażyna, kurde. Ogarniam. Później. Coś tak myślałem, że ty, że to ty. Podczas pracy... To ja? Nie. Dobra. O, niech będzie to. No nie mam co rzucić. Artur, masz 0 punktów. O, wiem, mam najgorsze karty. A, nie martw się, będzie coś w końcu. A w tej grze to nie polega na wygranie czy na przegranie, tylko na dobrej zabawie. Podczas lotu samolotem zabrania się uwodzenia. Podczas lotu samolotem zabrania się ofiary w rudy cywili. Podczas lotu samolotem zabrania się słodkiej zemsty. Podczas lotu samolotem zabrania się bycie zmarginalizowany. Weź pierwsze. Weź piąte. Pierdol się. Piąte. Piąte? Nie. Tak. No, piąte. Zerowe. Wezmę pierwsze, czyli moje. Nie działa. Twoje. Bo pierwsze to jest moje. Czarne wziąłeś pewnie. Nie wiem co wybrać, dobra. O pierwsze mówię coś. Nie dziaduj. Nie. Tam w tle jest. O, no, zajebiście. Przynajmniej ma jeden punkt, więc to jest dobrze. Do teatru wchodzi musical, o. Kiepski mam karty, więc wybiorę taką... Ej, weźmy następną talieroka. Pozbędę się jego. Pozbędę się tej karty kiepskiej. No i dobrze, ale to jest beznadziejny karty. No, dokładnie. No. Do teatru wchodzi musical o rolnictwie. Do teatru wchodzi musical o kolczykach do sutków. Do teatru wchodzi musical o gąbce pełnej kocich sików. O, miał. O, już wiem, kto wygra. Do teatru wchodzi musical o Januszu Korwin-Mikke. Już wiem, kto wygra, kurde. No, coś tak myślałem, że wygra to. Kocie siki, ja pierdolę. Kurde, byłem pewien, że to wygra. Coś, nie lubisz kocie sików? Ja bardzo je lubię. Gdy faraon nie dawał się przekonać, może zesłał plagę. Łazanki. Plagę łazanków. Jeżeli bym miał plagę łazanków, to wygrywa. Dzięki, że wysyłasz takie pojebane teksty, bo jak ja bym wysyłał, no to by było wiadomo... W sumie nagrywam dlatego. Te karty są jakieś nudne. No i wykończymy i tam. I kolejną... No, dokładnie.
Dobra, gdy w plagę ministrantów, afrykańskich dzieci, Olafał Łubaszenko, wiercony aser. Pomyśl sobie, w tym wieku, w tych czasach, kto najbardziej wkurwia? Ja wiem, że ten miercionony laser to jest... Śmiercionośny laser, no. No tak. Śmiercionośny laser. Ale to... Ale wiecie co, sądzę, że zesłał w plagę afrykańskich dzieci. Skul. Grażyna, a? Ten nikt daje mi szczęście. Łazanki. Dlaczego moja siostra ma gumowego penisa? Bo ty nie masz. Bo ty nie masz prawdziwego. Natalia ma. O Jezu. Kurde. Nie wiem co wybrać. Ja wiem, to was... Wyzwolony rok nagrywa vlog. Sądzę, że to będzie dobre. Wybierę jak najgorszą, żeby mieć zajebiste karty po prostu. No ja też tak zrobiłem. No. Bo to jest słabe. No dokładnie. Penisa. Wyruszenie w stronę zachodu słońca. Lubię cyski. Andrzej Grabowski. Lubię cyski. Założę się, że to od Grażyny. Weź drugie. Słuchaj. Jest, tak, kurde. Nie wiesz drugiego, czy jesteś gejem. Moje było pierwsze. Aha. Nie wiesz trzeciego, to nie lubisz kiepskich. Jeśli wybrałeś czwarty, to jest zajebisty. I właśnie wybrałeś czwarty. Antropologię odkryli ostatnio starożytne plemię czczące... Coś tam. Dupę. Czczące na pewno coś. Ciekawe co? Twoją starą. Fiuta. W dupie, kurde. Zobaczymy, co czcili. Kurde. Pijanemu, kurde, takie trudne słowo. Antropologowie odkryli ostatnio starożytne plemię czczące moją duszę. Jądra niebieskiego monoflora. Wiadomo już, to wygra. Mecha Hitlera. To moja. A, już każdy jądra nie wygrałem. Że mech Hitlera nie wygrał. A mech Hitler by był jako drugi chyba. Bezbek. Co to pisze? Piątka stary. Morda. Biorę jakieś chujowe. Ja jestem rok, a to jest moja morda. Cofiku, ja to znam od kolesia. Cały czas puszczasz o tego samego. Ewidentnie. Kurde. Ja obejrzałem u niego wszystkie odcinki kilka razy dla Beki i wiem, kto to jest. Siema, jestem, tylko to jest moja morda. Bo ten remix z Gimperem, pamiętasz? Piotr? Ktoś czyta? No. Ktoś czyta? Halo. Dziękuję. Dziurawa prezerwacja Piotrka, stary. To mi rozwala. Karty roka są lepsze. Może w stroju banana. Ja wiem co. Taki głupie, że śmieszny. Mam coś takiego głupiego, że śmieszny, kurde. Jakby robić te wystąpienia publiczne, dlatego że jestem gruby. Yes. Kurde, powiedz mi, kto to jest, bo ja już nie pamiętam, kogo subuję. Murzyn w stroju banana, za dużo żelu we włosach. Murzyn w stroju banana, finalista, kangura. Murzyn w stroju banana, autokalibalizm. Murzyn w stroju banana, że ja? Kurwa. Ja? Kurwa. Tym. Ja! Że ja! Swojego rywala. No. Grażyna, dzięki. Weź nie włączaj tego roku, bo jeszcze prawa autorskie włączą. Niby dlaczego? Co jest najlepszym przyjacielem kobiety? Życiowe, kurde. Bo właśnie. Kurde, zajebiście. Ja nie mogę się doczekać wersji Piotra tego filmu, bo to będzie naprawdę epickie, to obejrzę całe. Ty czasu pracujesz na tym sprzęcie, to pierdol się! Dlaczego ty czekasz, kurde, na moje? No bo twoje są zawsze epickie. Wyłączcie roka, proszę was. Ale nie, przecież nie da nam nic ze żadnej kary, przecież jak będzie jakaś muzyka.
Okej, okay. Co jest najlepszym przyjacielem kobiety? Biali ludzie, obciąganie w czasie jazdy autem, tampon, o. Sędzia Anna Maria Wesołowska. No, oczywiście, że tampon. Kurde, jest, nie. Tak! No, wiedziałem, że to kurde będzie. Jest pijany, to wszystko wie. Człowieku, jak... Żałuję, że nie kupiłem sześciopaku zamiast selopak. Wycieczka z Kona została zrujnowana przez... Gdybym kupił jeszcze dwa, no to bym wygrywał na pewno. Do zera. Zadyma na Grażyno, weź się w garść. Bo ci zadymił na śmierć, kurde. Kto to wymyśli to ostatnie? Wybuchy, pedofile, skręt jądra, konwulsyjne, wymiotujący Kuba Wojewódzki. Twoją pedofil. Starą mam! To było epickie. Fuck. Ta długa karta odpada, bo jest za długa. No i te dwa. Kurde, mam poszarpane, bo to wkurwiąc czasem jest. A pedofile. Co bardziej do mnie pasuje? A, pedofil. To było prawdziwe. Co pomaga obawy się wyluzować? To już było wczoraj, to było wczoraj. Jeśli będą pedofile. Twoją starą. Co pomaga się obawy wyluzować? Twoja stara. O, ja mam taką bardzo fajną. A kto się tutaj wpisuje w tym? Musisz zaakceptować. No i potem byle co wpisać, tak jak hasło. Zobaczymy, co Obamie pomaga się luzować. Co pomaga Obamie się wyluzować? Dzieci na smyczy. Twoja stara mam na czole. Drugie nie pasuje. Twoja stara mam na czole. Ewidentnie to jest setu, ewidentnie. No. Martwe niemowlęta. Zapach starych ludzi. Co pomaga Obamie się luzować? Martwe niemowlęta są bardzo fajne. Nie, dzieci na smyczy. No nie! Bo są zbyt OP. Dzieci. Pamiętaj, dzieci na smyczy są zbyt OP. One gryzą. O kurwa. O, ją starą ma. Na czole. Krok 1, krok 3, krok 4, krok 5, krok 69. Krok 77. 666. Ty. A, dobra. Kurde, error. Nie. Na wszelki wypadek odświeżam stronę, bo mam jakiś error. Dobra, już. Uwaga, uwaga, co wybierze się? Kto czyta? Ja. Krok pierwszy, naprawdę fajny kapelusz. Krok dwa, nieodzajemniony seksualny. Krok 3 profil. Krok 1 Justin Bieber. Krok 2 płuc. Krok 1 ludzka głupota. Krok 2 piercing, kurde. Krok 1 bycie chujem w stosunku do dzieci. Krok 2. No i pasuje to ostatnie. No tyle nie jest. To pasuje, takie gejowskie to jest. Płód. No. Co pasuje gejowskie? Artur. Co powoduje u mnie gazy? Kurde, nie wiem co to za w ogóle za karta jakaś. Jakieś kurde po arabsku piszą. Jo. Panie Gejben, skurwielu, Tego to akurat nie znam. Skurwielu. Ale kurde, nie wiem co za karta, więc wybiorę inną. Do 8 gramy, tak? Co powodują mnie gazy? Huragan Katrina. Co powodują mnie gazy? Borys Szyc. Co powodują mnie gazy? Jadalna bielizna. Co powodują mnie gazy? Taniec gotowy. Co wybierzesz? Jak by tutaj zrobić, żeby nie wybrać Piotra? Ty chamie, kurde, ty bezbożniku. Jest. Wybrałem tanie zgodowy, kurde. Dajecie na roku więcej punktów gramy, do 10 na przykład. A nie, człowieku, ja nie wytrzymam tyle. Ej, kto wygrał wcześniejszą? Piotr. Artur.
Może to Jurek, a może to Gaben. O, mam takie prawdziwe. Kurde, to przegram. O, chujowe karty. No ja też, akurat do tego nie pasują. Może to Juruk, a może to Rabarbar. Może to Syrenka na Darcznicę, może to Bogactwo, może to Delikatne Pieszczoty w dęsej części uda. Może to Rabarbar. Artur. Grotto. Artur Grotto, tak. Jak będę milionerem, to z 50-metrowy pomnik na cześć. Twoje starej, kurde. Szkoda, że nie mam tego. Twojej starej. Kurde, że nie mam twojej starej. Ale odmieniajcie, proszę, bo to jest. No właśnie, chujowo, bo to chujowo brzmi. W zasadzie bez znaczenia to brzmi. Boom. Artur szczególnie. Okej. Okay. A dobra, niech będzie to, bo na szybko. Pierwszy z Grotto. Okej, okay. Pomnik na cześć. Weź wybić jakieś lepsze, a nie Grotto. Pomnik na cześć. Homoerotyczna scena gry w siatkówkę. Pomnik na cześć. Żałosnej gry wstępnej. Trzecie mi rozwaliło. Pomnik na cześć. Hot dogów za złotówkę. Trzecie mi kurde rozwaliło. Hot dogi za złotówkę brzmią pysznie. No kurwa. Tak, trzecie było moje. A moje było drugie. Myślałem, że trzecie wygra. Jest Grotto, jest Grotto, jest Grotto. To niech będzie Grotto. Grotto! Dokładnie! Co jest najbardziej emo? Jeśli tu będzie Grotto, to kurde, się załamie. To jest najbardziej emo, zetu. No, skąd wiedziałeś? Jeśli ktoś napisze to, to na 100% wygrywa. To jest najbardziej emo, Tomasz. Kot, walki kotów, uczenie robota miłości, czy malowanie palcami. Co jest Grotto. Nie wytrzymam, kurde. To jest najbardziej emo. Niech będzie walki kogutów. Yes. Doganiam was. Dokładnie. Gratulacje, jest Grotto. Gratulacje. Jest kosa. Naprawdę? Dobra, weź kurde. To się no. O, to Grotto. To będzie Grotto. Proszę, weź się to wyłączy już. Co słyszał moje oczy? Proszę kurde, wygram to i na chwilę ZW. Ci okaże. Grotto. Nie wytrzymał. Dlaczego głęboko upośledzenie dla ciebie, dla rodziny? Czemu? Tato, dlaczego mama płacze? Bo ją biłem. Bo ma w pierdlu. Nie wytrzymam. Ja pierdzielę. Można potłuc o kant dupy po prostu. Kant dupy. Tato, dlaczego mama płacze? Stephen Hawking, mówiący winstwa. Może problemu, złoty deszcz, napięcie seksualne. Tym, kurde, wybierz szybciej. No dobrze, oglądamy sobie demo gościa, który stoi w miejscu i się nie porusza w ogóle. A może on konfiguruje haksy? Czym jest dla ciebie Bóg? Moment, gdzie właśnie konfiguruje sobie haksy. Dokładnie. Tak jak Stephen Hawking, dlaczego on się nie rusza? A może konfiguruje haksy? Kurde, ja taki mem widziałem, kurde, u tych... No, on no fantastyczny, fantastyczny demo, Gaben. Jest, poruszył się, on żyje! It's alive! Kurde, ja wezmę mikro ewidentnie dalej. Czym jest dla ciebie Bóg? Polski pingwin konfiguruje haksy. Jest. Nie, nie. Remis, czemu? Było tak pięknie. A miało być tak pięknie.
No Piotr, teraz złota piłka. Kurde. Złoty deszcz, kurde. Mam nadzieję, że ta karta wygra, kurde. Dajecie, dajecie, ja wierzę w was. Żydzi. Ja pierdzielę, Żydzi, kurde. Wróciłem? Żydzi. Skąd wiedziałem, że jest, tak, kurde. I am winner. Dobra, to teraz ze dwóch takie małe robisz? Tak, że jakiś gościu, który był chyba, był w sensie z dziećmi wtedy, nie? Artur? Tak? Artur, zmień na tego, żeby było więcej... Dobra, a więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.